wir intrygi. Bądźcie twórcami i decydujcie o następnych etapach Igrzysk Bogów. A teraz zapraszamy naszych uczestników. Przyjrzyjcie się im uważnie. To jedyna i niepowtarzalna szansa, aby poznać ich moc, ale i słabe strony. Showtime! Spektakl Czemu mi smutno odbywa się z okazji 21 dni norwidowskich, które są w Domu Kultury imienia Norwida taką rokroczną, bardzo ważną imprezą. W tym roku formuła się trochę zmieniła spektaklu, dlatego że do tej pory to były spektakle głównie poetyckie. Natomiast ja w tym roku postanowiłam zrobić rebelię i dlatego spektakl jest dużo bardziej współczesny. Wszędzie te kamery! Och, nie ma chwili spokoju w pracy tutaj też, ale cóż? Taki już los pięknych kobiet. Hej, hej. Cześć. Jak masz na imię? Sabina. Jestem Jessica, ale pewnie mnie znasz. A jak się czujesz? Z tym, że tak się teraz można powiedzieć poznałyśmy. Powinnam się czuć jakoś wyjątkowo. Żeby dotrzeć do współczesnego widza, najlepiej jest jakby zmierzyć postać Norwida, jego poezję z jak najbardziej współczesnym tematem, czyli tematem telewizji. Dzięki właśnie temu połączeniu ze współczesnym światem telewizji mam wrażenie, mam nadzieję, że twórczość Norwida zyskuje dużo głębszy wymiar, jest dużo bardziej nośna i dużo bardziej znacząca, a przede wszystkim dużo łatwiejsza w odbiorze dla współczesnego widza. Przyszło nieszczęście do człowieka i zatopiło weń fatalne oczy. Czeka, czy człowiek zboczy? Spektakl ma wydźwięk dosyć moralizujący, można powiedzieć. Bardzo źle mówimy na temat współczesnego świata. Ta rzeczywistość jest zbudowana dosyć groteskowo i przesadnie właśnie po to, żeby pokazać, w jakim złym kierunku zmierza współczesny świat. Broniu, nadeszła chwila, w której udowodnisz lojalność w stosunku do Jessiki. Nadeszła chwila, kiedy zginiesz. Jessico, zabij bronię. A to jest żart, tak? A mamy to zagrać, tak? Na zakończenie pada tekst, że nie jest dobrze i pada pytanie, czy będzie lepiej, czy to jest w ogóle możliwe. Na to pytanie mam nadzieję, że każdy widz odpowie sobie sam. Czemu mi smutno? Bo nie radbym smucić, ani przed sobą kłamstwa rzucać cień, by skryć, jak czego nie można odrzucić. Dzisiaj mamy wystawę wyjątkową, wystawę artysty klasy światowej, mamy mistrza. Dzisiaj jest bardzo przyjemny dzień. Nie tylko, że słońce świeci. Słońce jest w centrum kultury nowochódzkiej, bo dzisiaj tutaj jest dusza. Tutaj jest dla każdego, kto lubi miłować się okiem tej obrazy albo pomyśleć sobie po filozofsku, jak kto chce. Ja naprawdę dużo rady wszystkich was baczyć tutaj. Pan Iwan zaczął od tego, że jego marzenie się spełniło, a marzeniem pana Marczuka zawsze był Kraków i że jest wreszcie tam, gdzie chciał kiedyś być jako młody człowiek, bo studiował w Lwowie. Kraków był blisko, wszystko co było za granicą było niedostępne, było zupełnie za żelazną kurtyną i oczywiście dzisiaj czuje się z tego powodu wyjątkowo. Powiedział, że chciał zawsze być inny, nigdy nie chciał nikogo powtarzać i całe życie pracował nad tym i pracuje do dziś, żeby był po prostu zupełnie oryginalny. Pracuję багато, тому що, розумієте, оскільки я абсолютно ненаситний, я звично голодний, не в плані шлунка свого, я голодний на оце, на розмаїття мистецтва.
Mówię o tym, że pracuje według czarnego kalendarza, czyli po prostu nie ma czerwonych dni w kalendarzu. Wykreśla je i nie istnieją. 365 dni w roku i właśnie jak studenci przychodzili z zapytaniem, jak zrobić to, co on, czyli jak osiągnąć coś w tym zawodzie, to im zawsze doradzał nie o technikach, nie o czymś filozoficznym, tylko o tym, żeby wykreślić czerwone dni i pracować. I on po prostu tym żyje, on jest nienasycony wiecznie, on jest głodny, jeśli chodzi o to, co robi. A to mogę potwierdzić, bo już troszeczkę się znamy, więc nie znam nikogo takiego, kto by od 6 rano codziennie do wieczora tylko malował. Jak miał tu przyjechać i nie malować teraz, to proszę mi wierzyć, niełatwo jest utrzymać mistrza. Albo musi być muzeum, albo galerie, albo już rączki swędzą. Sam sюжет tej kartyny, wynik spontanno. Jak... Pan Marczuk wspomina o tym, że po prostu sztuka jest wolnością, jest na tyle dla niego ważna i na tyle ważna dla tych, którzy odbierają, że on zawsze marzył, żeby zadziwić i nad tym pracował całe życie i nie myślał nigdy, co maluje. On o tym w ogóle nie myśli i wspomina nieraz i mówi o tym, że on nie wie, co maluje. On myśli jak. I to jest jego dewiza.